My już teraz przenosimy się pod Wrocław, gdzie jest dla państwa Małgorzata Gałka. Gosiu, to miejsce, w którym jesteś, to jest Mietków, a konkretnie jesteś przy Zalewie Mietkowskim, który chroni zachodnią część Wrocławia. Powiedz, jak teraz sytuacja wygląda? Czy jest rzeczywiście bezpiecznie? A czy może jest tak, jak myśleliśmy jeszcze pewien czas temu? To znaczy, pojawiła się taka informacja, która okazała się dezinformacją a propos pęknięcia tej tamy. No, tą informację, o której mówisz, podał sam prezydent Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Ona została po kilkunastu minutach zdementowana, ale ja tutaj rozmawiałam dzisiaj i z mieszkańcami Mietkowa, i z wójtem Mietkowa, który mi powiedział, kiedy tylko pojawiła się ta informacja, to mieliśmy tutaj po prostu absolutną panikę. Mało tego, zaczęli przyjeżdżać ludzie z Wrocławia, żeby na własne oczy przekonać się, czy na pewno ta zapora, którą państwo widzą za moimi plecami, jest bezpieczna i jest stabilna i czy nie została ona w żaden sposób uszkodzona. Więc dementujemy, jak szanowni państwo widzą, ta zapora jest cała. Tam za nią jest cały gigantyczny zbiornik Zalew Mietkowski, który przyjmuje bardzo duże ilości wody. I ta woda, którą państwo teraz za mną widzą, ta, która spływa, to jest woda o prędkości 100 metrów na sekundę, metrów sześciennych na sekundę. Przed powodzią, przed sytuacją powodziową z Zalewu Mietkowskiego spuszczano wodę o prędkości 2 metrów sześciennych na sekundę. Proszę sobie więc wyobrazić, jaka to jest skala, jaki to jest żywioł. Mało tego, tej wody tam w tym zbiorniku jest na tyle dużo, że nie wiem, czy państwo to widzą, ale ja to widzę, ona się już górą śluzy zaczyna powoli przelewać. To spuszczanie z tego zbiornika przyspieszyło ostatniej doby. Najpierw ono miało prędkość 40 metrów, potem 60 metrów. Teraz już jest 100 metrów sześciennych na sekundę ze względu na to, że ten zbiornik trzeba bardzo szybko opróżnić, ale ta woda, która tutaj teraz płynie, to jest woda, która zasila Bystrzycę. Bystrzycę, która w tej chwili dociera do Wrocławia. Ja wczoraj byłam w jednej z dzielnic Wrocławia, po tym jak tutaj zaczęto spuszczać bardzo duże ilości tej wody z Zalewu Mietkowskiego i tam momentalnie przybrała Bystrzyca i momentalnie trzeba było zabezpieczać domy części mieszkańców Wrocławia. To jest więc bardzo trudna sytuacja. Tej wody w Bystrzycy jest coraz więcej. Mieszkańcy Kątów Wrocławskich, czyli gminy położonej właśnie między Mietkowem a Wrocławiem, część przynajmniej mieszkańców tej gminy otrzymała wczoraj polecenie ewakuacji. Ta ewakuacja nie jest obowiązkowa, jest dobrowolna, jest zalecana przez władze gminy, a to ze względu właśnie na to, że tej wody w Bystrzycy jest bardzo, bardzo wiele i ona w tej chwili płynie w stronę Wrocławia i właśnie Wrocławiowi może zagrażać. Ja tylko jeszcze jedno porównanie, bo tutaj mieszkańcy bardzo mocno to podkreślali. Kiedy jest sytuacja normalna, kiedy jest sytuacja naturalna, to tutaj w tym kanale można spokojnie, swobodnie przejść. Można przejść po dnie, tutaj wystają kamienie. Proszę sobie zobaczyć teraz, jaki jest żywioł i jak dużo jest tej wody. Jak ważne jest też, szanowni państwo, precyzyjne informowanie o tym, co się dzieje. Jacek Sutryk wczoraj na sztabie kryzysowym transmitowanym w telewizjach na żywo mówił o tym, że ta tama pękła. Proszę sobie więc wyobrazić, jak dużo osób tutaj wpadło w panikę, jak wiele osób chciało z Mietkowa natychmiast się ewakuować. Wójt gminy mówił, byłem wtedy na takim specjalnym zebraniu, spotkaniu naszego sztabu, kiedy się o tym dowiedziałem. Wiedziałem o tym, że mam tu swoich ludzi. Konkretnie w tym miejscu, w którym ja teraz stoję, dzwoniłem do nich i oni mówili, tu się nic nie dzieje. Dziś byliśmy tutaj też świadkami tego, jak przedstawiciele Wód Polskich monitorowali dronem z termowizją całą tą zaporę i z tego, co mówił nam tutaj jeden z tych pracowników, wszystko wygląda w porządku, tu się nic niepokojącego nie ma prawa wydarzyć. Gosiu, powiedz jeszcze, jeśli chodzi o tą dezinformację, czym ona może skutkować, jeśli chodzi o tych, którzy są najbardziej poszkodowani, bo przecież w tym całym chaosie muszą dbać o siebie, o swoje zdrowie i życie. No właśnie, może skutkować dokładnie tym, co się wczoraj działo tutaj w późnych godzinach popołudniowych, po godzinie mniej więcej 19 w Mietkowie właśnie, kiedy pojawia się informacja na belkach informacyjnych największych stacji telewizyjnych w kraju, kiedy ta informacja zaczyna żyć na portalu o tym, że pękła tama w Mietkowie, dokładnie ta konstrukcja za moimi plecami, to mieszkańcy zaczęli wsiadać do samochodów, panikować i natychmiast próbowali opuścić swoją miejscowość. Kilka godzin później przyjeżdżali tu mieszkańcy Wrocławia, żeby na własne oczy przekonać się, jak ta tama wygląda i czy na pewno ona jest bezpieczna, czy ona na pewno, ta woda, która tam jest w tym zbiorniku, nie zagrozi części mieszkańców Wrocławia. Więc jeżeli już mówimy o jakichkolwiek informacjach, które tym bardziej płyną od urzędników państwowych, tym bardziej płyną od samorządowców, to proszę sobie wyobrazić, jedna informacja od prezydenta Jacka Sutryka wywołała tutaj w Mietkowie i okolicach gigantyczną panikę.
tej paniki nie powinno w ogóle być. Bardzo dziękuję. Małgorzata Gałka jest pod Wrocławiem, dokładnie w Mietkowie, gdzie znajduje się ten zalew, który chroni zachodnią część Wrocławia. Bardzo ci dziękuję, Gosiu. Uważaj proszę na siebie.